się poznałam w takiej wspólnocie, która nazywa się Mała Trzutka, której duszpasterzem jest dominikanin ojciec Adam Szóstak. I tam się poznałam z Kasią, a potem przedstawiłam Tomka Kasi. No, ja poznałem Kasię także właśnie przez żonę, a później też zawodowo w innym kontekście trochę przed naszym wywiadem odnośnie już do książki, to wcześniej jeszcze tak zawodowo, z racji, że jestem aktorem, to miałem wywiad taki po prostu z Kasią, a Kasia pracuje dla TVN i taka była też sytuacja spotkania. Jak ja usłyszałem o tym, żeby porozmawiać z Kasią na temat wiary, żebyśmy razem porozmawiali jako małżeństwo, to dla mnie było to całkowicie prosta odpowiedź, że dlaczego nie, bo to przecież jest nic, o czym nie można by powiedzieć. To nie jest, wiara nie jest tematem tabu. Wiara nie jest czymś zakazanym. A już tym bardziej nie jest czymś, czego trzeba się wstydzić. Więc nie miałem żadnego takiego dylematu, żeby porozmawiać. Ja też się długo nie zastanawiałam, czy wziąć udział w takim wywiadzie. Też nie czuję, że to jest jakiś temat zakazany i że tak jak się udziela wywiadów na jakieś inne tematy, to dlaczego nie na temat wiary? Kasia, z racji tego, że jest dziennikarką, ma też taką chyba wpisaną w swój zawód naturę, taką dociekliwą. Niemniej jednak to, czego często jednak dziennikarze nie mają, że Kasia słucha, do końca daje powiedzieć i wsłuchuje się w to, co prowadzi dialog, a nie monolog. I to mi się bardzo podobało, ponieważ taka rozmowa wtedy ma w ogóle jakiś sens, no bo jest dwoje czy troje osób, które się ze sobą porozumiewają, a nie tak jak czasami, że człowiek chce wziąć oddech i już się mu coś tam innego wkłada i coś innego się mówi. Książka, na którą oczywiście czekamy, będzie miała coś z tego przejścia z Bogiem na ty. Opowiedzenia o Bogu tak po prostu w życiu codziennym, w życiu w rodzinie, w życiu zawodowym, w relacjach partnerskich. I wydaje mi się właśnie, że to jest taki trochę, ja nie wiem, czy dobrze to powiem, ale taki odczarowany Bóg. Że nie jest taki, on nie jest taki daleki, gdzieś schowany w kościele, czy gdzieś wysoko w przyrodzie, tylko jest taki bliski, on tu siedzi z nami, jest i wydaje mi się, że będzie można to wyczytać w literach tej książki. Jest też coś takiego, że są osoby, z którymi się rozmawia i którym się po prostu ufa. Twarz mają na tyle, nie wiem, przystępną, że po prostu mogą, są ci też w stanie, to jest też niebezpieczne, są w stanie ci wiele rzeczy wcisnąć. Takie osoby zdecydowanie powinny pracować w reklamie i powinny reklamować nam i przychodzić i pukać nam do drzwi i sprzedawać lokówki, pewnie wszystko od nich bym kupił. Kasia coś takiego ma rzeczywiście, więc też się normalnie rozmawia i przyjemnie, bo nie czujesz się oceniany w trakcie rozmowy. A druga rzecz jest taka, że w książce jest, mam nadzieję, taki właśnie namacalny i bliski Bóg, jako kumpel trochę, przyjaciel, bo to, żeby go trochę ściągnąć z jakiegoś piedestału, na którym ma słuszne miejsce, ale przecież nie jest też tylko taki. To jest też taki człowiek, do którego się zwracasz, kiedy po prostu masz ochotę do kogoś otworzyć usta, akurat nie ma go obok, nie? A też przede wszystkim z mojego takiego doświadczenia, jak ja posiadam, to Bóg mi nie jest potrzebny jako taki duch albo jako jakieś powietrze, które nie wiadomo gdzie jest, tylko ja go szukam zawsze też w człowieku tuż obok, bo to, co jakby mam wśród moich najbliższych przyjaciół, wśród mojej rodziny, mojej żony, mojej córki, która może właśnie za niedługo
przyjdzie z wspaniałym uśmiechem na świat, to jest jakby tam jest ten Bóg mój. W sensie tam Go spotykam, nie? Kiedy się uśmiechają, kiedy na nich patrzę, że On nad tym wszystkim czuwa. I On jest wtedy taki bliski. I taki myślę, że też tam będzie w tej książce.